Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski. Witam Was w kolejnym piątku tradera. Dzisiejszy piątek tradera będzie wyjątkowy, ponieważ przygotowuję go w czwartek. Z racji tego, że jutro będę, delikatnie mówiąc, niedostępny w ciągu dnia. Słuchajcie, zanim zaczniemy, bardzo ważne informacje, następujące. Jak wiecie, ostatnio udostępniłem bardzo dużo analiz. Prawie że codziennie było analizy Bitcoina. Wiele osób, wiele z Was korzystało, również duża część osób widziała podsumowanie kwietnia, gdzie pokazałem wyniki publicznych analiz oraz również analiz prywatnych z zamkniętego forum Klub Tradera Premium i pytaliście, kiedy otwarcie forum, kiedy można do nas dołączyć, kiedy można z nami wspólnie handlować i tak dalej, więc już Was informuję, w najbliższą środę, czyli za tydzień 20 maja będzie pierwszy live, na którym pokażę Wam, dlaczego nie potrzebujecie dużych ruchów na rynku Bitcoina, żeby zarabiać. W ogóle, dlaczego nie potrzeba żadnych dużych ruchów na rynkach, żeby w ogóle z nich korzystać i wyciągać zyski. Jak handlować na wzrosty, na spadki. Też pokażę Wam pewien sekret na tym rynku, który będziecie mogli później wykorzystać oczywiście w Waszym codziennym handlu, tak? Również tutaj nawiązuję sobie do tego pucharu, które otrzymałem za to, że pokonałem Bitcoina. Wytłumaczę Wam dokładnie, o co chodzi też z cyklicznością rynku Bitcoina. Kliknijcie w link, który jest pod tym filmem, który właśnie oglądacie. Następnie tutaj wystarczy zostawić swój adres e-mail i po prostu zarezerwować swoje miejsce. I przed tym live'em, który odbędzie się 20 maja o 20, otrzymacie informację z linkiem, z dostępem do pokoju konferencyjnego. Kolejny live będzie 21 maja, też o godzinie 20, również na ten sam adres, który tutaj zostawicie, przyślemy przypominajkę, tak, będzie to bardzo ważny live, ponieważ otrzymuję od Was dużo pytań, tak, po tym podsumowaniu też wiele osób bardziej jeszcze zainteresowało się handlem i tradingiem, więc będą dwa konkretne live'y i też co ważne, 20 będzie oficjalne już otwarcie, można powiedzieć, że taki pierwszy start, tak, otwarcia właśnie Klubu Tradera Premium, więc jeżeli chcesz do nas dołączyć, to też warto, żebyś po prostu była na tym live'ie. Dlaczego warto? Zaraz zobaczycie, ponieważ w dalszej części tego nagrania zobaczycie też podsumowanie miesiąca kwietnia z analiz publicznych oraz też z analiz prywatnych. Zanim przejdziemy do podsumowania miesiąca kwiecień, tak, może część z Was już widziała to podsumowanie, może część z Was nie widziała. To podsumowanie dołączę do tego nagrania, więc będzie w dalszej części tego nagrania. A jeżeli załóżmy chcecie posłuchać czy poczytać opinie użytkowników, którzy już są na forum, to też pod tym nagraniem będzie link, gdzie możecie sobie przeczytać właśnie opinie użytkowników forum i zobaczyć po prostu, co oni sądzą o tym, co udostępniam, o wiedzy i czy po prostu są zadowoleni. Zresztą sami zaraz to sprawdzicie. Tutaj jeżeli chodzi o to, o czym chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać, czyli właśnie w piątek, tak, przygotowuję to w czwartek, no w sumie to w piątek, bo już jest koło 1:30, to jest właśnie ostatnia sytuacja na rynku Bitcoina. Zwróćcie uwagę, ile czasu i jak wyglądał ten cały ruch cenowy od 9 maja, tak, gdzie tutaj mieliśmy lokalny trend spadkowy, tak, dalej oczekiwaliśmy ruchu spadkowego po wybiciu tendencji numer 2 oraz tutaj tej strefy. Cena tutaj spadła pod tą strefę, pod tendencję, aby ruch spadkowy był jak najbardziej i wylądowaliśmy tutaj w tej strefie zielonej 8090, 8650 i z tej strefy była to przewaga wzrostowa, zresztą mam nadzieję tutaj, że pamiętacie to z opisów. Oczekiwaliśmy dalszej kontynuacji ruchu wzrostowego również zgodnie z trendem i tak się również stało, ta której cena poszła jeszcze wyżej z tej strefy, rozpoczęła ruch wzrostowy i po drodze nam wybiła tendencję numer 1 i aktualnie zatrzymała się tutaj w tej strefie, gdzie jak wiecie tutaj ta strefa była aktualizacją wczorajszą, ale to jest zgodnie z wybiciem tendencji numer 1, co było warunkiem na wzrosty, nastąpił dalszy ruch wzrostowy. Więc tutaj zwróćcie uwagę, że dotarcie do tego miejsca, tak, jeżeli chodzi o ruch cenowy, trwało no, od 9 maja do w sumie, no już dzisiaj to będzie to 15 maja, czyli w sumie 6 dni. I zwróćcie uwagę, jak tą cenę mogliśmy odpowiednio poprowadzić krok po kroku, strefa po strefie, poziom po poziomie, tak, aż do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz. I zwróćcie uwagę, jak istotne jest to,
żeby poprawnie oznaczać wszystkie elementy, takie załóżmy jak tendencje, miejsca, gdzie dokonuje duży kapitał znaczących transakcji, czyli załóżmy ta zielona strefa jako miejsce, w której może być dalszy ruch wzrostowy, tak, i również po drodze istotne poziomy do wybić jako kolejne aktywatory na ruchy wzrostowe. I co ważne, ta cena może iść jak po sznurku od strefy do strefy, tylko oczywiście trzeba korzystać z pewnych powtarzalnych elementów, które nawiązują do tego, dlaczego ten rynek w ogóle się porusza, czyli do schematów dużego kapitału, tak? Ponieważ też o tym często mówiłem, że duży kapitał są te logarytmy i powtarzalność. Tutaj możecie spojrzeć tutaj na przykładzie ostatniego tygodnia, jak ta cena była prowadzona od punktu do punktu i jeszcze dalej przez kolejne ważne poziomy. Teraz bardzo dobrze, że ostatnio tutaj było tych analiz tak dużo, ponieważ teraz zapraszam Was do podsumowania kwietnia, które zaraz się uruchomi, w tym również nagraniu, bądź po prostu możecie sobie przeczytać opinię, załóżmy, klubowiczów pod ostatnim podsumowaniem kwietnia, czyli pod tym samym filmem, tylko że jako oddzielny film już wcześniej udostępniony, link też będzie w opisie. I tam zobaczycie, jak te wszystkie analizy były realizowane publiczne z całego kwietnia, tak? Czy też były tak prowadzone krok po kroku, jak teraz widzieliście. I również zobaczycie nasze prywatne analizy z zamkniętego forum Klub Tradera Premium, do którego otwarcie już będzie 20 maja i też 21 maja na live'ie. Zostaw swój adres tutaj w tym miejscu, tak? Na ten adres przyjdzie właśnie zaproszenie tego live'a, więc słyszymy się 20, 21. O 20 będzie się działo naprawdę dużo w odpowiedzi na Wasze pytania. Właśnie dlatego też tworzymy tego live'a. Jeszcze pokażę ten sekret na rynku Bitcoina. Będzie to bardzo, bardzo istotna rzecz. I też zobaczycie, jak później sobie będziecie mogli to wykorzystać we własnym handlu. Oczywiście to, co ja publikuję, nie są to rekomendacje inwestycyjne, nie są to porady, jedynie po prostu dzielę się swoją wiedzą, której efekty widzicie na żywo, a też jako takie podsumowanie możecie sobie obejrzeć cały kwiecień, który zaraz tutaj uruchomię. Mam tutaj na myśli oczywiście nagranie z podsumowania kwietnia i zobaczycie, jak to wszystko wyglądało. Więc kochani, słyszymy się w środę o godzinie 20, w czwartek o godzinie 20, już zaraz będzie otwarcie Klubu Tradera Premium. Zapiszcie się, żeby Was to po prostu nie ominęło, dlatego że ostatnio po prostu zabrakło miejsc na forum. Wiem, że część z Was to nawet widziała, więc też tutaj pewnie będzie tak samo i teraz, że tych miejsc szybko zabraknie, jeżeli chodzi o dostęp do forum. Też jest to limitowane. Dlaczego? Po prostu chodzi o to, żeby na forum też nie było zbyt dużo osób, że po prostu była jakość, a nie, załóżmy, zbyt duży chaos. Więc kochani, słyszymy się w czwartek, w piątek, a teraz zapraszam Was do podsumowania kwietnia, które automatycznie uruchomi się zaraz, jak ja skończę mówić. Więc do usłyszenia. Teraz zapraszam Was na podsumowanie kwietnia. Cześć! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski. Witam Was w dzisiejszym podsumowaniu kwietnia, ponieważ już mamy początek maja, więc czas podsumować kwiecień. Dzisiaj podsumujemy wspólnie tak. Po pierwsze, analizy, które udostępniałem publicznie na Facebooku, czy też na TradingView i na YouTubie również dodawałem opisy, czyli właśnie analizy publiczne z klubu Tradera z kwietnia i również podsumujemy to, co działo się na zamkniętym forum Klub Tradera Premium, na forum, do którego jest dostęp otwarty raz na 3 miesiące i już 2 miesiące temu Was do tego forum zapraszałem, więc to nie dołączył. Teraz zobaczycie, jak po prostu, jakie były efekty moje, czy też innych klubowiczy, więc tutaj zaraz przejdziemy też do opisu analiz publicznych i też analiz, które były tylko na forum dla uczestników mojego projektu Klub Tradera Premium, w którym po prostu dzielę się swoją wiedzą, udostępniam swoje prywatne analizy, inne osoby tego się uczą i też udostępniają swoje prywatne analizy, z których ja mogę korzystać, jak i oni nawzajem. Tak jest właśnie cel tego projektu i naprawdę dobrze się rozrastamy, zresztą zobaczycie efekty i też jeżeli jesteś na forum, to bardzo mi będzie miło, jeżeli napiszesz swoją opinię pod tym filmem w komentarzu. Zacznijmy od podsumowania analiz publicznych. Publiczne analizy były to głównie analizy Bitcoina, tak, której właśnie je wypisałem. Zaraz przejdziemy na TradingView i je opiszemy. Była analiza tak 6 kwietnia, 10, 17, 20, 24. Te analizy publiczne opisuję w następny sposób. Po pierwsze, przy jedynce, tak, do każdej analizy z każdego dnia jest punkt numer jeden. Punkt numer jeden mówi nam o tym, co było, jeżeli chodzi o
co było napisane, jeżeli chodzi o ogólny opis w aktualnej sytuacji, tak? Czyli czy pisałem, czy możliwe są aktualnie wzrosty, czy załóżmy spadki, a punkty tutaj dalej 2 i 3 odnoszą się już do konkretnych warunków, które są poniżej, tak? Czyli załóżmy, na przykład pisałem tutaj, że w aktualnej sytuacji cena może wzrastać i załóżmy, że cena wzrosła, tak? A dalej załóżmy w przebiegu ruchu wzrostowego, spadkowego, który załóżmy z warunków został aktywowany, załóżmy wzrostowy jeden warunek został aktywowany i sprawdzimy, czy była ta reakcja wzrostowa, czy po prostu jej nie było. Czyli pierwszy numer mówi o tym, co pisałem aktualnie o sytuacji, tak? A numer 2 i 3 właśnie będzie odnosił się do warunków, czy został jakiś zrealizowany i aktywowany, i czy został po prostu też zrealizowany poprawnie. Tak więc, jeżeli chodzi o analizy publiczne, to analiz ogółem było 5, tak? Było 12 warunków aktywowanych i 9 z nich było zrealizowanych, czyli 9 na 12 jest to 75% skuteczności. Więc przechodzimy do pierwszej analizy Bitcoina, gdzie właśnie była informacja o możliwych aktualnych wzrostach. Tak, wzrost się odbył, później był spełniony warunek spadkowy dalej, tak, w kolejnym ruchu był zrealizowany, cena spadła, później jeszcze byliśmy w strefie, która miała być strefą wzrostową, w kolejnym ruchu cena od niego wzrosła, więc teraz sprawdźmy, jak to się zrealizowało. Tak, tutaj zwróćmy uwagę, w opisie aktualnie cena wzrosła po analizie z forum, ok. Aktualnie te przewagi prowadzą trend wzrostowy, którego jest możliwa kontynuacja. Tak, czyli tutaj widzimy, że opisałem, że możliwa jest kontynuacja 6 kwietnia przy lokalnej korekcie, czyli przy powrocie do zielonej strefy, możliwa jest dalsza reakcja popytowa. Tak, czyli tutaj jeżeli cena nam wróci tutaj do tej strefy zielonej, tak, po jakimś wzroście, to możemy znów szukać pozycji na wzrost. Co zrobiła cena? Po pierwsze, zgodnie z pierwszym opisem, no cena faktycznie kontynuowała ruch wzrostowy, ok. To się stało później, później cena spadła, wybiła nam tutaj tendencję numer 1, czyli został aktywowany warunek spadkowy, tak? Wybiło tendencję numer 1, wybiło. Miały nastąpić spadki, nastąpiły i cena wróciła do strefy zielonej, która, jak tutaj widzicie, była opisana przy lokalnej korekcie, czyli powrocie do zielonej strefy. Możliwa jest dalsza reakcja popytowa i zwróćcie uwagę, że cena faktycznie od tej strefy wzrosła, czyli miał być ruch wzrostowy, był, przy powrocie, tutaj cena wybiła tendencję numer 1, co miał być względem na spadki, cena spadła i zatrzymała się we wcześniej wyznaczonej zielonej strefie i był ruch wzrostowy. Czyli jak najbardziej opis, dwa warunki zrealizowane, 3 na 3, analiza jak najbardziej zrealizowana. Dalej, a jeżeli coś będzie niezrealizowane, to po prostu w tych okienkach wpisuję, po prostu nie dodaję liczby, czy załóżmy, jeżeli jest 0, tak, na początku to widzisz, że nie było zrealizowane, jeżeli dalej jest też 0, to też nie było zrealizowane i zresztą tutaj jest 1 na 3, czyli tylko jeden element z danej analizy był zrealizowany. Ok, z pierwszej analizy 3 na 3 zostały zrealizowane. Druga analiza była 10 kwietnia. Tak, zwróćmy uwagę, co mówiła tutaj ta analiza. Informacja mówiła tutaj ta o aktualnej sytuacji. Mówiła o możliwych spadkach, tak? Był spadek. Później mieliśmy reakcję ze strefy spadkowej, też był spadek. Czyli tak, cena Bitcoina aktualnie wzrosła zgodnie z nią z poniedziałku. OK. Następnie była tendencja. OK. Aktualnie możliwe, że trend Bitcoina zmieni się na spadkowy. Tak, czyli że możliwe są spadki. W aktualnym trendzie spadkowym na dalsze spadki cena utrzymuje zasięg korekty czarnej. Tak. Scenariusz spadkowy jest aktywny, dopóki cena nie wybije poziomu 7200, co będzie negacją tego scenariusza. Tak, czyli trend się zmienił na spadkowy, cena miała dalej spadać. W warunkach też mamy konkretne oznaczone warunki. Tak, załóżmy, tutaj mamy na spadki warunek, że jeżeli cena dotrze do tego poziomu i nastąpi reakcja podażowa na 6800-7200, to może cena dalej spadać. Czyli miał być lokalnie trend spadkowy, tu mamy tą wyznaczoną strefę 7000 do 7200 i od tej strefy, jeżeli cena tutaj wróci, miałby być dalej ruch spadkowy. Co robi cena? Ok, na początku miała spaść, spadła, mamy to. Potem przy powrocie, zgodnie z opisem, tak, to jest, zwróćcie uwagę, o, jeżeli nastąpi reakcja w tej strefie, to możliwe są spadki, cena dotarła, widzimy tutaj reakcję konkretną i cena tutaj od tej wcześniej wyznaczonej strefy spadła, tak? Tak samo tutaj w tej strefie, zielona strefa jest to strefa możliwych wzrostów, tak? Cena tutaj wróciła, wzrosła. Czerwone są to strefy możliwych spadków, cena do niej dotarła i od tego miejsca spadła, tak? Czyli to jest właśnie takie konkretne miejsca, w których może być ten ruch, tak? Są po prostu wyznaczone, tak? Cena wróciła do zielonej strefy, wzrosła do czerwonej tutaj spadła, czyli konkretnie też jest to zrealizowane. Czyli 2 na 2 mamy 10.04 zrealizowany. 17 kwietnia, informacja była z 17 kwietnia o możliwych dalszych wzrostach. Cena Bitcoina aktualnie spadła z analizą z piątku. Ok, w tym momencie cena jest w ważnej strefie.
które jest również przewagą na wzrosty ze względu na zasięg korekty oraz wysokiego wolumenu. Prawdopodobna jest kontynuacja wzrostów ze strefy 6800-7150, czyli z tej zielonej, tak? Które są przewagi, ok, czyli tutaj lokalnie miał być możliwy ruch wzrostowy jako pierwsza część naszej analizy. Czyli mamy tutaj tak, informacja o możliwych wzrostach. Czy tak się stało? Sprawdźmy. Ok, mieliśmy wzrost, tak, z tej strefy. Dobra, nastąpił ruch wzrostowy. Dalej, co się stało? Wybiło strefę na spadki, ale nie było spadków, tylko był ruch wzrostowy. Bo tutaj zwróćcie uwagę, że wybiliśmy tutaj potem tą zieloną strefę, a wybicie jej miało być sygnałem na ruch spadkowy. No, cena nie spadła, tylko wróciła do góry, więc tutaj ten drugi etap, jeżeli chodzi o analizę, tak, został zrealizowany tutaj ten, został inaczej, nie zrealizowany, tylko został aktywowany ten warunek na spadki, cena nie spadła, tylko wzrosła, wyszła na tą strefę i dalej poszła do góry, czyli w tej analizie mamy zrealizowane 1 na 2, można powiedzieć, że punkty. Analiza z 20 kwietnia, tak, spójrzmy, co tutaj było napisane, po informacji o możliwych aktualnych wzrostach, cena spadła. Dalej mieliśmy wybitą strefę na spadki, cena wzrosła. Dalej mieliśmy wybitą tendencję na wzrosty i cena wzrosła, czyli tylko 1 na 3 został tutaj zrealizowany. Spójrzmy, tutaj zwróćcie uwagę, cena, której w opisie, jak sobie zerkniemy, mieliśmy tutaj przewagi na wzrosty, tak? Tutaj pisałem też, że może być kontynuacja ruch wzrostowy z tej strefy. No ta strefa została od razu wybita, cena znalazła się pod nią, więc był to sygnał tutaj na to, że ten trend się już możliwe, że odwraca, ale cena wzrosła. Czyli tutaj ten pierwszy element niezrealizowany, drugi również, ale potem nastąpiło wybicie tendencji numer 2 jako konkretne miejsce, tak, konkretnie zostało to zaktywowane. Przepraszam, tutaj o, wzrosty, nastąpiło wybicie tendencji numer 2, tak, zostało to konkretnie tutaj zrealizowane i od tego miejsca miał być dalej ruch wzrostowy zgodnie z warunkiem. Też zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Tutaj też jest pewien opis, warto się z nim zapoznać, ale to, jak wiecie, nie są analizy na zasadzie pójdzie w górę albo w dół, co też czasem czytam i po prostu aż czasem za głowę muszę się złapać, tylko zwróćcie uwagę. W aktualnej sytuacji zawsze opisuję, co się może stać na początku, tak jak to zrobiliśmy we wcześniejszych analizach, a później, że są konkretne warunki. Jeżeli jakiś znany warunek zostanie spełniony, w dalszym ruchu, tak, po pierwszym tym, który tutaj zawsze opisuję na początku, to jeżeli załóżmy zostanie on spełniony, ten konkretny warunek, to jest to załóżmy sygnał na dany kierunek, tak, tutaj mieliśmy sygnał na wzrosty, wybicie tendencji numer 2, cena, która miała wzrosnąć do tego miejsca, no nie wzrosła, tylko spadła, ok, czekamy. Wybiło tendencję numer 2? Wybiło, czyli jest to sygnał na możliwe wzrosty i cena poszła dalej do góry, tak? Czyli w tej analizie mamy 1 na 3 zrealizowane. Analiza z 24, czyli tutaj dosyć, jakiś ostatni, jeden z ostatnich ruchów, jeżeli chodzi o kwiecień. Na początku była informacja o możliwych aktualnych wzrostach, był wzrost, a później wybiło tendencję na wzrosty i też był dalej wzrost. Spójrzmy w opis. Cena Bitcoina aktualnie jest w trendzie spadkowym, globalnym, tak, czyli z bardzo dużych zasięgów, a w lokalnym jest wzrostowym, tak, czyli bardzo długoterminowo był tam w trendzie spadkowym w tym momencie, tak, ale w lokalnym, czyli tutaj krótkim, był we wzrostowym, czyli najpierw, który jak opisałem, może być wzrost, bo napisałem, że lokalny ruch wzrostowy może być kontynuowany w ciągu kilku kolejnych dni, tak, czyli pisałem o tym, że może być wzrostowy, ok, on był i dalej cena, której wybiła tendencję numer 1, czyli zrealizował się ten konkretny warunek, został on aktywowany. Czy cena wzrosła po wybiciu tendencji numer 1? Wzrosła, czyli jak najbardziej 2 na 2 zostały zrealizowane. Pierwsza informacja i też warunek o tym, że po wybiciu tendencji numer 1 może być dalej ruch wzrostowy, więc jak najbardziej zostało to zrealizowane. No i tutaj już się ten trend wtedy już się odwrócił, ten globalny na wzrostowy, no i też tam dalej był ruch wzrostowy, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj podsumowanie kwietnia, więc mam też nadzieję, że takie właśnie podsumowanie wszystkiego, co udostępniam, będzie dla Was ważne i też zobaczycie, jak to wygląda, bo też bardzo będę bronił tego, co udostępniam, ma to ogromną wartość. Też dziękuję Wam za te subskrypcje i lajki. I też, jak wiecie, bardzo ważna jest dla mnie ta transparentność, żebyście wiedzieli, jak to się realizuje. Zresztą też pod tym nagraniem też są linki do wywiadów z osobami na forum, ale o tym będę mówił później. Więc jak najbardziej, jeżeli chodzi o kwiecień, 5 analiz publicznych, 12 warunków było aktywowanych, 9 zrealizowanych, 75% skuteczności i też cieszę się, że z tego korzystacie. Tutaj tak co do korzystania, możecie zwrócić uwagę, że właśnie dzisiaj
To jest akurat z dzisiaj screen, tak? Kliknę sobie powiadomienia i właśnie coś tutaj napisał. Bajka, wielkie dzięki za analizę, wszystko się sprawdziło, ale coś czuję, że to jeszcze nie koniec wzrostów. Czeka na możliwość zapisu na zamknięty kurs, czyli po prostu zamknięte forum. Więc też się cieszę, że z tego korzystacie publicznie. Pamiętajcie o zarządzaniu kapitałem i o tym, żeby to wszystko robić w bardzo rozsądny sposób, po prostu, żeby nie tracić swoich środków, czyli ustawcie stop lossa, z góry załóżcie konkretne ryzyko, żebyście po prostu nie tracili więcej niż wy wcześniej już ustalicie. Więc fajnie, że z tego korzystacie. Dzięki też za te wiadomości. Dobrze, teraz przejdźmy do analiz z forum Klub Tradera Premium. Na forum Klub Tradera Premium dzieją się bardziej zaawansowane rzeczy, tak możemy to nazwać. Czyli tak, na forum jest cała dostępna moja wiedza. Otwarcie forum jest raz na 3 miesiące. Wiecie, jaka duża jest jego wartość, ponieważ półtora miesiąca temu aż zabrakło miejsc na forum i tak jak mówiłem, tak, kilka osób nie wierzyło, że da, na pewno jest jakiś limit miejsc, a tutaj hej, po trzecim spotkaniu, no już, bo były 4 live'y, po trzecim live'ie no już nie mogłem zaprosić nikogo do aktualnej edycji, no bo po prostu zabrakło nam miejsca. Też dbam o to, żeby nie było zbyt dużo osób, po prostu, żeby była jakość tego miejsca. Na forum Klub Tradera Premium jest cała moja wiedza, jeżeli chodzi o trading, jak wiecie, widzicie, jak to wygląda na żywo, oczywiście bezpłatnie. Na forum jest to już zamknięte grono, do którego jest dostęp raz na 3 miesiące. I teraz zerkniemy na to, jak wyglądają właśnie analizy z forum, jak one zostały zrealizowane. W większości były tutaj to analizy, które podsumuję, są to moje analizy, ale też zobaczycie, załóżmy, wyniki klubowiczów i napiszcie też, czy chcecie oglądać większość tego, jakie ja publikuję analizy swoje prywatne, bardziej zaawansowane na forum. W komentarzu to napiszcie proszę, czy wolicie obejrzeć więcej analiz, jak sobie radzą klubowicze, bo też z tego korzystają i też tworzą swoje analizy, są samodzielni. Więc na forum większość analiz było to właśnie analizy Bitcoina, której tych analiz Bitcoina było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Były dwie analizy DAX-a na live'ie na żywo, tak, i jeszcze była jedna analiza ropy, tak. Więc tutaj jeżeli chodzi o skuteczność, tak, tych analiz, które właśnie to były udostępniane, jeżeli chodzi o forum, tak, której akurat jeżeli chodzi o forum, to na tych 11 analiz, inaczej było 10 na 11 analiz, tak, zrealizowanych, to jest 91% skuteczności, tak, 91% skuteczności. I też ważna rzecz, żebyście wiecie, wiedzieli, jak to działa, jakie są wyniki naprawdę, to teraz przejdziemy na forum, tylko wybaczcie, porobiłem screeny, pozakrywałem niektóre informacje, bo są to nasze prywatne informacje z zamkniętego grona traderów, tak, które prowadzę wspólnie z ambasadorami, których serdecznie pozdrawiam, zresztą wszystkich pozdrawiam. I teraz pokażę Wam, jak to wyglądało, jakie były analizy, jakie były wyniki tych analiz i też zobaczycie niektóre też wyniki klubowiczów. Za dużo nie będę też pokazywał z racji tego po prostu, że szanujemy swoją prywatność, wiecie zresztą o co chodzi, więc teraz przejdźmy do screenów z forum. Na forum mamy wiele działów. Jest przykładowo, teraz będziemy z tego korzystać, dział Bitcoina zaawansowane analizy. Tam są analizy tylko moje oraz moderatorów i też jest dział Bitcoina wspólny. Tam są analizy wszystkich użytkowników. Będę sprawdzał tylko te analizy, które ja na ten moment wrzucałem, żebyście zobaczyli, jaka jest skuteczność bardziej zaawansowanych analiz. Później Wam też pokażę kilka wyników klubowiczów i też ich efekty. Więc jak coś, to teraz jesteśmy w dziale Bitcoina zaawansowane. To jest, zwróćcie uwagę, pierwsza analiza, ona była z 5 kwietnia, tak, mówiła o tym, że możliwy tutaj jest ruch wzrostowy, tak? Tutaj zresztą można, zwróćcie uwagę, z cyklu wychodzi możliwy lokalny ruch wzrostowy, tak? O ile zostaną dwie przewagi zostaną utrzymane, tak? Której było to analiza, była to analiza z 5 kwietnia, tak? Tutaj też jest screen do tej właśnie analizy, tak? I dalej faktycznie tutaj był ruch wzrostowy od tego miejsca, zresztą spójrzmy, tak, miał być ruch wzrostowy, cena wzrosła jak najbardziej zrealizowane, tak, no i tutaj widzimy dalej część zgodnie z wczorajszą analizą, gdzie na wzrosty mieliśmy dwie przewagi wzrostowe, ok, mieliśmy tutaj ruch wzrostowy, plus 603 dolary, 38 osób to polubiło, bo też tutaj do tego działu mają dostęp tylko ambasadorzy i ja, ale osoby mogą to obserwować inne i też załóżmy lajkować, czy załóżmy komentować, ale w dziale wspólnym, tak, bo podzieliliśmy sobie na to na dział zaawansowany i wspólny, po prostu wiecie, że jeżeli ktoś się uczy, ok, ale nie mieszajmy sobie tego z analizami zaawansowanymi, bo potem po prostu jest łatwiej to wszystko znaleźć i z tego korzystać. Czyli mieliśmy jak najbardziej zrealizowany ten ruch wzrostowy plus 603 dolary, o której też wrzuciłem screena ze swojej pozycji, tak, pozycja wzrostowa 0,25, tak, ruch wzrostowy, potem stop loss już był na plus, tam było plus 603 dolary. Kolejna analiza tutaj Bitcoina też z działu zaawansowanego,
Mieliśmy tutaj dalej pełen opis, jeżeli chodzi o możliwy dalszy ruch. Link też był do prywatnej analizy. Tu niektóre dane muszę zakryć, ponieważ są to nasze forumowe dane, tak to nazwijmy. Była to analiza mówiąca o możliwym spadku, tak, jeżeli chodzi o powtarzalności tego rynku. Oczekiwaliśmy ruchu spadkowego, cena spadła, ok, więc jak najbardziej było tutaj to zrealizowane i było to zrealizowane poprawnie, więc to jest bardzo ważna kolejna analiza zrealizowana, tak, tutaj zresztą zobaczmy, kolejna analiza zrealizowana, 92 analiza na 84 zrealizowane od 9 miesięcy, tak, tutaj plus $400, na tym ruchu spadkowym też kilka osób to widziało. Potem jeszcze dopisałem, że skupnąłem ruch wzrostowy zgodnie z cyklem, ale to już pomińmy. Kolejna analiza, tutaj gdzie ja napisałem, że kilka, część z Was mówi o możliwych spadkach na Bitcoinie, patrząc na cykl jest to możliwe. Trzeba sprawdzić przewagi rynkowe. Ok, że mieliśmy konkretną analizę na możliwy ruch spadkowy na Bitcoinie. Ok, mieliśmy tutaj tą analizę 10.04 na ruch spadkowy. Cena, której widzicie, spadła. To też była analiza, która była też udostępniona publicznie zresztą. Bardzo, bardzo podobnym miejscu. Miał być spadek, był więc jak najbardziej kolejna zrealizowana. Na ten moment odbył się ruch spadkowy, o którym pisałem w dzisiejszej analizie. 6900 do 6700. W tym tygodniu 4 razy Bitcoin i 2 razy jeszcze był DAX. To tutaj było z 10. Tutaj mieliśmy jeszcze informację od Maćka, od ambasadora, który właśnie dodał film na temat właśnie ostatnich swoich shortów, który jeszcze pokazał wynik. Więc tutaj dziękujemy Maćku, fajnie, że z nami tym się podzieliłeś. Potem jeszcze informacja była z live'a, tak, środowego, 6700 do 6600 miał być, był ruch spadkowy zgodnie ze środowym live'em, ponieważ też organizujemy na forum live'y, tam sobie omawiamy najważniejsze tematy, czasem też handlujemy. I tutaj jak najbardziej zgodnie z analizą cena spadła, o czym mówiłem w środowym live, więc tutaj kolejna zrealizowana. Tak, potem mieliśmy analizę, już to była analiza też udostępniona publicznie na ruch wzrostowy. Tam było plus $380. Tak, ok, pójdźmy sobie dalej. Dalej, ok, cześć wszystkim, ten miesiąc będzie bardzo udany. Wszystkie analizy Bitcoina zrealizowane, DAX oraz ropa również. Zaraz przejdziemy do analizy DAXa i też ropy. Tak, i tutaj mieliśmy kolejną analizę na możliwy, tutaj na możliwy dalszy ruch wzrostowy, tak, tutaj mieliśmy konkretne oznaczenia i dalej faktycznie ten ruch wzrostowy się odbył, więc tutaj zostało to zrealizowane. Też tutaj był konkretny opis tego, jak zostały tutaj te analizy zrealizowane. I też, też dodałem nagranie, w którym opisałem to wszystko od A do Z, jeżeli chodzi o realizację tutaj tego ruchu. Ok, tutaj mamy jeszcze analizę z 20, tak? Ta analiza z 20.04 była to analiza niezrealizowana, tak? Tutaj ta z 20.04. Tutaj oczekiwaliśmy ruchu wzrostowego, cena spadła i to była ta jedna niezrealizowana, jeżeli chodzi o Bitcoina, tak, ta jedna z 10. Teraz się cofnąłem, bo teraz zobaczyłem dopiero na kartkę. Tutaj mieliśmy tą analizę z 20.04, więc tutaj mieliśmy jedną niezrealizowaną na ten moment 11 analiz, bo jeszcze zaraz przejdziemy do DAXa i ropy. Oczywiście co z tego, że analiza jest niezrealizowana, nie jest to nic złego. Jeżeli ktoś ustawia stop lossa, załóżmy na małą wartość swojego rachunku, przykładowo oczywiście, bo nie wiem też kto jakim kapitałem czy jaką częścią swojego kapitału handluje. Tak zresztą będzie to 2 czy 3 czy 5%, w zależności od tego oczywiście jakim kapitałem handlujemy, czy to jest nasza jedyne środki na handel, czy załóżmy jedna część z 10. Tak, to załóżmy te straty zawsze ograniczamy do każdej pozycji. Jeżeli ktoś nie dba o zarządzanie ryzykiem, no to sorry, ale nie ma sensu, żeby w ogóle podchodził do handlu, żeby w ogóle próbował handlować i działać na rynkach, bo co z tego, że będzie miał załóżmy 90% skuteczności, jak po prostu będzie w tych 10% zbyt dużo tracił, bo załóżmy nie ustawia stop lossa i jest chciwy, więc tego nie róbcie, kochani, to jest mega, mega ważne. Ok, tak, czyli zostało to zrealizowane. Dalej mieliśmy jeszcze analizę ropy, której możemy sobie zerknąć na analizę ropy, tutaj tylko na końcówkę. Drugą przewagą spadkową jest niebieska korekta, oznaczona poniżej. Dopóki te dwie przewagi nie są wybite, to lokalny trend jest spadkowy, którego kontynuacja może być po wybiciu tendencji numer 2. Czyli konkretna informacja, że na ropie mamy trend spadkowy, jeszcze kontynuacja może być po wybiciu tendencji numer 2, której faktycznie ropa spadła z $20 do 17. Spójrzmy sobie na wykres, tak, tutaj mieliśmy analizę ropy. Po wybiciu tendencji numer 2, zgodnie z wcześniejszym opisem, który sobie przeczytaliśmy, miała być kontynuacja ruchu spadkowego, co zrobiła cena. Wybiła? Wybiła. Była kontynuacja ruchu spadkowego? Była. Jak najbardziej analiza zrealizowana. Zresztą tutaj też możecie sobie zerknąć przykładowo na niektóre wyniki klubowiczów, tutaj załóżmy informację od Pawła.
Miał być up, ale do góry. Szybkie plus 1678 zł. Gratulacje. To są oczywiście, wiecie, przykładowe, tak? Jakieś screeny z forum. Zresztą, jeżeli jesteś forumowiczem, bardzo mi będzie miło, jeżeli napiszesz pod komentarzem pod tym filmem opinię, tak? Czy załóżmy po prostu potwierdzić to, co dzieje się na forum. Bo jak wiesz, jest dużo, nazwijmy to też hejterów, którzy szukają tylko, żeby czegoś się przyczepić. A potem nagrywam to podsumowanie, które w sumie nagrywam już którąś z rzędu godziny, bo jednak przygotowanie tych materiałów troszeczkę zajmuje, a będzie mi bardzo miło, jeżeli jako forumowicz napiszesz swoją opinię w komentarzu. Ok, więc idąc dalej, tutaj damy dalej informacje od Krzysztofa. Jesteś solidną firmą, Radku, gratuluję. Jeszcze nie wchodzę, ale obserwuję bacznie, uczę się rynku, wesołych świąt. To jeszcze Tomasz napisał, dzięki Radek, skromne $13 dziś, wczoraj 56 na DAX, pomału do celu. I bardzo fajnie, cieszę się, że korzystacie z tego małymi łyżeczkami, no czasem trochę większymi, tutaj informacja duża gorza. Dzięki, u mnie plus 400 zł na plus. Tak, tutaj przykładowo też użytkownicy korzystają z tych analiz, które wrzucam. Tutaj załóżmy informację od Krystiana, prawie ruch na $200, więc dziękuję bardzo. Fajnie tutaj, że w okolicach świąt też pokorzystaliście, tutaj informacja od Maksyma. 0,1 zrobione, 0,1,34 Bitcoina. Tutaj gratulacje dla wszystkich. Też jestem na plus, fantastycznie, tutaj informacje od Jakuba. Jeżeli coś mi chodzi, wiecie, o inne rynki, też na innych rynkach handlujemy. Tutaj już mamy informacje z DAX-a, tak, od Marcina. U mnie dzisiaj malutki skalpik, już na realnym koncie. Tak, tutaj jakiś wynik. Tak, $10, 5, 1, 1. Więc jak najbardziej cieszę się, że korzystacie z tego poprawnie. Informacja od Rama, który tutaj z nami podzielił się wynikami tutaj na rynku DAX-a, czyli właśnie na rynku niemieckiego indeksu, bo też na innych rynkach handlujemy. Tutaj jeden dzień 89 zł. Jak wiecie, czasem są te wyniki dużo większe, tak, załóżmy 1000 czy $600, tak, jednego dnia, czy załóżmy, był nawet rekord $9800, tak, jednego dnia, ale wiecie, nie będę teraz pokazywał jakichś tam największych wyników i tak dalej, bo nie o to chodzi. Chcę wam pokazać, że podejście do rynku musi być logiczne, tak, musi mieć konkretne zasady i na samym początku najlepiej brać to wszystko małymi łyżeczkami, tak? Ja też nie chcę, wiecie, przyciągać osób po prostu, które, wiecie, tylko chcą na rynku zarobić milion w dwa dni, tak? Bo takie osoby najczęściej są chciwe i no sorry, ale im nigdy nie wyjdzie. Tylko po prostu chcę pokazać wam taką drogę, tak? Że okej, są te duże kwoty, fajnie. Czy ja też pokazuję coś, okej, są czasem duże, czasem są małe. Ale szanujmy tutaj te malutkie ruchy, tak, bo one są bardzo ważne, żeby nauczyć się tej systematyki, tak, tutaj przykładowo zwróćcie uwagę, na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12, 13, 14, na 15 pozycji, tak, tutaj Adam miał tylko dwie stratne, da się, no oczywiście, że się da, tylko trzeba mieć strategię, która jest zerojedynkowa i która też jest logiczna, że załóżmy, strategia pozwala ci handlować idąc za dużym kapitałem, tak, to jest najważniejsze. A tutaj jeszcze mamy przykładowy screen z live'a, którego też nagrałem. Możecie sobie tutaj zerknąć też na komentarze użytkowników, tak, jaka tutaj była właśnie też ich opinia. To tutaj właśnie jest ok, daje wsparcie, motywację, oby tak dalej. DAX powtarzany jest super wartościowy, jak zawsze mega wartość, bo tutaj jeszcze podczas live'a sobie ustawiliśmy pozycję na DAX-ie, więc tutaj fajnie, naprawdę to bardzo ciekawy był ten live, ponieważ korzystaliśmy z tego DAX-a i też właśnie na żywo podczas live'a można było sobie trwać pozycję, zresztą tak jak robiliśmy to wczoraj, zresztą w podsumowaniu majowym pokażę, o co chodzi. Też jak wiecie, często pokazuję wyniki czy swoje, czy też klubowiczów, jeżeli oczywiście ktoś podzieli się swoimi wynikami. Jak wiecie, bardzo ważne jest to, żeby zarządzać odpowiednio kapitałem, dbać o swój kapitał, ponieważ największym w ogóle mitem związanym z rynkami jest to, że one same w sobie są bardzo ryzykowne. No okej, jak ktoś działa bez wiedzy, bez stop lossa, no to zgodzę się z tym. Ale po to mamy takie możliwości, jak załóżmy ustawienie pozycji stop loss, czyli pozycji, która automatycznie nam usunie, inaczej nie usunie, tylko automatycznie nam ograniczy możliwą stratę, tak, bo już od razu przy wejściu w pozycję ustawiamy maksymalną możliwą stratę, żeby właśnie nie było takiej sytuacji, załóżmy, wiecie, że jest cały rachunek stracony i tak dalej, tak, bo co z tego, że załóżmy masz 80 czy 90% skuteczności, jeżeli w tych 10% czy 20% stracisz cały swój kapitał, tak, w tych 10% nieskuteczności. No, tak też czasem się zdarza, jeżeli, uwaga, jeżeli, konkretny warunek, jeżeli ktoś nie ustawia pozycji stop loss. Kiedyś właśnie też pokazałem niektóre analizy z forum i tak dalej i ktoś napisał komentarz, który oczywiście jest totalnie od czapy. Widocznie po prostu ktoś nie miał wiedzy na temat rynków. Ha, 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 ciekawe, super, że są takie analizy. Ciekawe, ile tam potracili na tym, na forum, no nie? I okej, teraz zwróćcie uwagę.
to wszystko, o czym mówimy na forum, jest, mówi o zabezpieczaniu kapitału, tak? O ustawianiu pozycji stop loss. Skuteczność jest bardzo wysoka, więc jeżeli załóżmy ktoś straci dużą wartość środków, to jest to w 100% jego odpowiedzialność i też jego, no nie ukrywajmy, że wina, tak? Ponieważ każdy z nas, i o tym też często informujemy, żeby po prostu ograniczał ryzyko, zawsze ustawiał pozycję stop loss. A to, że po prostu ktoś poleci, wiecie, full depo, czyli nie zabezpieczy odpowiednio swojego kapitału, no to sorry, za to nie jesteśmy w stanie ja, czy ambasadorzy, czy inni uczestnicy wziąć odpowiedzialności. Jeżeli ktoś tak jak my bierze małymi łyżeczkami tą skuteczność, bierze te pozycje, ustawia do każdej pozycji stop loss, no chyba, że jesteśmy przy komputerze, czy też nie, tak, to wtedy można troszeczkę inaczej działać, ale dbajmy o ten kapitał, zarządzajmy im odpowiednio, bo największym mitem i bójdą właśnie jest to, że a i tak na pewno ktoś dużo potracił i tak dalej, no jeżeli ktoś się nie trzyma zasad, które określamy, to jak najbardziej jest to prawdopodobne, tak, to jest tak samo jak jazdą samochodem, ktoś nie przestrzega przepisów i załóżmy ma wypadek, to kogo to jest wina? Tego, kto położył asfalt, czy tego, kto jedzie samochodem. No właśnie. Z której macie drogę, z której można korzystać, ale trzymajmy się zasad, czyli właśnie tych przepisów, o których mówię. Ja i ambasadorzy i inni uczestnicy forum. Jeżeli ktoś tego nie trzyma, no to sorry, jedziesz wbrew przepisom, więc nie dziw się, że załóżmy będą jakieś inne efekty. Tak tylko ku przestrodze, bo to jest bardzo ważne i też odpowiadając na niektóre komentarze, no większość osób, które mają wiedzę na temat rynków, ale dlatego wszystko udostępniam, bo jak wiecie, chcę troszeczkę zmienić świadomość wielu, wielu osób na temat rynków, i też tworzę i stworzę, już jest jedno z większych miejsc w Polsce, jeżeli chodzi o handel, czyli właśnie Klub Tradera Premium, ale jeszcze będzie to największe miejsce w Europie, taki jest mój cel i bardzo mi też miło i dziękuję Wam, że jesteście i że ze mną to tworzycie. Więc idziemy dalej, a tutaj jeżeli chodzi o przykładowy właśnie wynik, tak wiecie, też tutaj pod te analizy, które udostępniałem, no prawie wszystkie, tak, też tutaj taką, czasem też mam takie analizy poza całkowicie forum swoje prywatne, a tutaj Wam chciałem pokazać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o możliwości. Ten miesiąc, nie ukrywam, że był bardzo, bardzo dobry, jeżeli chodzi o skuteczność. Tutaj na przykładowym takim małym rachunku z 6500 dolarów, tak, był tutaj wynik plus 2200 dolarów przy bardzo niskim ryzyku minus 18 dolarów. Tutaj była po prostu otworzona pozycja, jak widzicie, i zamknięta dosłownie 10 sekund później, bo się zorientowałem, że po prostu jest to misklik, tak, bo przypadkowo kliknąłem, więc to jest jedyna taka sytuacja, gdzie była tutaj pozycja stratna w tym miesiącu, bo skuteczność była bardzo wysoka, tak, ona ogółem jest wysoka, ale nie zawsze to wygląda tak jak teraz, tak, gdzie z 6,5 tysiąca dolarów jest zrobione 2200. Oczywiście jest to przykładowy mały rachunek, tak, bo jak wiecie też, to jest dla mnie ważne, żeby pokazać Wam analizy, jakieś możliwe wyniki, ale też nikogo, wiecie, nie szykanować typu, że hej, masz w miesiąc zrobić, nie wiem, tam miliard procent, no nie, że coś takiego, tylko pokazać, że jest to droga, trzymanie się zasad i trzymanie się przepisów, bo to z tego, że jest asfalt, że ktoś go położył, ktoś się nim może fajnie transportować, tak jak załóżmy użytkownicy forum, tak, zresztą wyniki też wcześniej widzieliście, a ktoś leci niezgodnie z przepisami, no to sorry, ale może zrobić krzywdę sobie i co najgorsze też ludziom wokół siebie. Tu jeszcze była ta pozycja na w ogóle, to, a tu była pozycja na złocie, tak, to był ten mislik, a to jeszcze była ta pozycja na ropie, tak, na ropie ta na spadki, o których mówiłem w tej analizie na forum, tak, tam mówiłem o możliwej kontynuacji spadku, więc tutaj też była to otwarta pozycja na ropie na spadki, której z niej było 472 dolary, tak, to oczywiście tylko taki przykładowy rachunek, ta 6, jak to wygląda, jeżeli chodzi o możliwości, jeżeli chcecie zobaczyć na przykład kolejne jakieś możliwości, na przykład w przyszłym miesiącu, to też mogę coś takiego stworzyć, o ile będę oczywiście go prowadził pod to, żeby właśnie go pokazać tak bardzo, bardzo oczywiście bezpiecznie, tak? Więc to będzie wszystko, jeżeli chodzi o też takie przykładowe wyniki. To, co jest najważniejsze w udostępnianiu w ogóle jakichkolwiek analiz, tak, wyników i tak dalej, dla mnie osobiście jest to, że po pierwsze staram się przekazać Wam wiedzę, czy publicznie, czy też na zamkniętym forum, po to, żebyście później mogli rozumieć informacje o możliwych przyszłych ruchach na różnych rynkach, czyli po prostu analizy, a następnie potrafili to rozegrać i po prostu, żeby też był tego efekt, tak? Oczywiście na forum jest to dużo prościej, ponieważ tam jest cała dostępna moja wiedza, ale publicznie też krok po kroku idziemy do przodu i też jest to bardzo ważne, że jak wiecie, każda informacja o danym możliwym ruchu jest zawsze przed tym ruchem, tak? Więc najważniejsze właśnie jest to, żeby wszystko było przed danym ruchem, bo wiecie, wynikami ok, ale ważne jest to, żeby każda informacja była przed ruchem, ponieważ wtedy możemy zweryfikować, czy coś takiego faktycznie było, mam tutaj na myśli analizę, tak?
i czy po prostu wcześniej mogliśmy spodziewać się tego ruchu, no bo w czasie cofnąć się nie da, więc tego też się nie da w żaden sposób podrobić. Jeżeli tutaj chodzi o informacje zawsze przed ruchem, to jest dla mnie najważniejsze. A jak zobaczyliście, na forum był analiz Bitcoina, były tak, analizy Bitcoina, dwie analizy DAX-a i jedna analiza ropy z mojej strony, tak, jeszcze jest dużo analiz użytkowników, ambasadorów, ale ich nie chciałem podsumować, po prostu by ten live trwał 10 godzin, też by troszeczkę, byśmy może za dużo pokazali, a chciałem go zrobić, żebyście widzieli, jak to u nas wygląda i że naprawdę jest tak, jak mówię, tak, że po prostu, że jest ta skuteczność w okolicach 90%, oczywiście, że jest, da się, oczywiście, a tak, skoro tym się zajmuję i to jest dla mnie najważniejsze, no to dlaczego mam mieć niską skuteczność, dlaczego ma to nie wychodzić, tak, no, dosyć logiczne. I też cieszę się, że inni korzystają. Wczoraj też sobie zrobiliśmy live'a na DAX-ie podczas czwartkowego mentoringu, więc też wiem, że dużo osób korzystało. Zresztą, jeżeli jesteś na forum, to z chęcią przeczytam Twoją opinię, czy też inni użytkownicy, którzy załóżmy zastanawiają się, czy za półtora miesiąca do nas dołączyć. Więc publicznie 75% skuteczności na 12 warunków, 9 zrealizowanych, z analiz zaawansowanych, na 11 analiz, 10 zrealizowanych, czyli 91% skuteczności. Pamiętajcie, że te analizy, które są udostępniane publicznie, są to analizy bardzo ogólne, tak? Bez szczegółów, do których jest potrzebna znajomość całej mojej strategii, która jest oczywiście na forum. Na forum są analizy bardziej zaawansowane i oczywiście też moje wsparcie. Pod tym filmem też znajdziecie linki do wywiadów z uczestnikami mojego forum, to sobie tutaj zapisałem, żeby tego nie zapomnieć. Po prostu możecie sobie zerknąć, jaką opinię mają też osoby na forum, też w komentarzach. Mam nadzieję, że też ktoś coś też napisze. I też niedługo będą kolejne wywiady z wynikami tych osób, z tymi osobami, z ich opinią, więc będzie na pewno grubo. I nie ukrywam tego przed Wami, że chcę stworzyć największe i najbardziej jakościowe miejsce w Polsce i też kiedyś w Europie, jeżeli chodzi o handel. I cieszę się, że jeżeli już jesteś klubowiczem, że wspólnie ze mną to robicie, bo naprawdę będziemy największą i najbardziej skuteczną grupą osób, po prostu traderów, którzy działają wspólnie na forum i mają efekty zresztą, które widzieliście. Za półtora miesiąca będzie otwarcie i dostęp, więc mam nadzieję, że takie podsumowanie będzie dla Was wartościowe i też wywiady z uczestnikami będą dla Was wartościowe, żebyś po prostu sam zdecydował, czy warto. Wiecie, jaki jest mój cel? A widzicie też, jaka jest skuteczność. Chcę, żeby było to konkretne, jakościowe. Też oczywiście jest duże grono osób, które mi w tym pomaga, czy osoby związane z programowaniem, czy obsługa forum, czy załóżmy związane jakieś rzeczy z jako takie, nazwijmy to, tworzeniem produktu. Tak? Też są to pewne koszta, ale jak wiecie, idziemy coraz do przodu, więc to wszystko się rozwija, więc będzie na pewno dobrze. Więc tutaj było naprawdę dobrze w kwietniu, maj też naprawdę jest ok. Zresztą zobaczycie w podsumowaniu maja. Napiszcie proszę, czy to było dla Was ciekawe, takie podsumowanie, żeby zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Teraz tak, jeszcze ważna rzecz. Pod tym wideo macie oczywiście linki do też wywiadów z uczestnikami, nie ze wszystkimi, bo jeszcze wszystkie muszę dodać. Trochę tego mam, więc dajcie mi chwilę. I też jest coś takiego jak bezpłatny kurs tradingu Fundamenty, gdzie od podstaw wprowadzam Was w ten świat. Na początku, teraz są tam tylko 4 nagrania, ale będzie się to rozrastało, ponieważ co tydzień, w ciągu każdego tygodnia, codziennie będę coś publikował, więc możecie sobie kliknąć, potem wyślij mi dostęp na adres e-mail, zostawicie swojego maila i też dostaniecie bezpłatny kurs tradingu Fundamenty. Tak? Tutaj zobaczycie, na razie są 4 nagrania, ale będą kolejne, też są PDF-y, więc możecie sobie tutaj je pobrać i odtworzyć, co naprawdę bardzo, bardzo wartościowe. Więc kochani, to będzie na dzisiaj wszystko. Dzięki, że oglądałaś to nagranie, więc napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Zostawcie łapę w górę, będzie mi bardzo miło, jak wiecie, udostępniam bardzo dużo rzeczy publicznie, tak, też prowadzę forum, angażuję się w to, żeby naprawdę było takie, jak o nim mówię, żeby każda osoba, która dołączy, była zadowolona i też bardzo, bardzo się rozwijamy. Jeżeli to wideo udostępnicie gdzieś, będę Wam też bardzo za to wdzięczny, jak wiecie, no jest to wyjątkowe. No, moim zdaniem w Polsce nie ma takiego miejsca z taką skutecznością, wiem, może teraz trochę nieskromnie, ale jeżeli coś jest dobre, to uważam, że trzeba o tym mówić, więc taki mój mały apel do Was. Napiszcie komentarze, co o tym sądzicie, a jeżeli to udostępnicie gdzieś, będę Wam bardzo wdzięczny, więc co. Do usłyszenia, kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za te suby, komentarze, łapki. Rozwijamy się dziennie. Widziałem, że czasem nawet aż 50 osób dochodzi do kanału, czy też nawet do grupy na Facebooku. Więc to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, kochani. Dziękuję serdecznie za uczestnictwo. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.